Bogatynia. Położona w worku tuszowskim, turoszowskim. Już błąd. Miejscowość zasłynęła, Jezu, 6 słów i 7 błędów. Dzięki działającej tam kopalni oraz elektrowni. Swego czasu najbogatsza gmina w Polsce, oprócz tych, co były bogatsze od niej. I ostatnio jednak zasłynęła z bycia zagłębiem produkcji metamfetaminy. Hello! Witam serdecznie, 2020, a na południu dopiero odkryli Breaking Bad. Przygnęła do niej łatka polskiej Bogoty. To, to czekajcie, bo ja czytam z artykułu, żeby nie było. Znane jest z rekordowej liczby osób zatrzymanych, które jednocześnie piastowały najważniejsze stanowiska w gminie. Do aresztu trafili m.in. lokalni policjanci zamieszani w produkcję i sprzedaż metamfetaminy, były komendant policji podejrzany o korupcję, czy Tomasz T., były przewodniczący Rady Miejskiej, któremu śledczy postawili zarzut działania w grupie przestępczej produkującej metamfetaminy. Zatrzymano też kilka osób w sprawie podejrzeń o przestępstwa urzędnicze przy gospodarowaniu odpadami. Kilka dni temu lokalne media obiegła informacja, że na 3 miesiące aresztowano także byłego skarbnika Bogatyni. Cały zestaw. No i coś ciekawostek, burmistrz teraz zrezygnował, bo stwierdził, że nie jem. Nie dla niego jest. Nie na takie coś się pisał. On kompletnie. Wiesz, on liczył na to, że to będzie spokojne. Miasto, nie, no miasto właśnie pełne metamfetaminy i takim miastem będzie zarządzał. A to tutaj? Jest, wiesz, to pieniądze. Tak. Po to policję wciągnął w no biznes. Nie po to, żeby potem mu przychodzili kolegów, puszkowali, między innymi tych policjantów. No. Ale Bogota City jest naszym punktem wyjścia, ponieważ witam serdecznie w specjalnym odcinku, który długo szedł do nas. Tak. Banteros 666, tak się nazywa nowa formuła. I zasiadamy w wspaniałym gronie, bo jest pan Kacper. Jestem ja, czyli pan... Pan Zalew. Tak mówią. Pan Bartek. Jest obiecany... Pan i Koksu. Tak jest. Proszę się przywitać. Cześć. I jest specjalna postać. Haha, ha, bonus. Przewodniczący Rady Miejskiej. Ale nie bonus, ale nie BGC. Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni. Sam pan wyszedł na krótko, żeby oczyścić się. Hot take. I on wychodzi. To prawda. Nie mam nic do dodania. Serio, naprawdę miałeś okazję. Z nami Dariusz G Channel. Dzień dobry, witam. To byłem skarbnikiem Bogatyni bardzo krótko, jak jeszcze były karety. Także. A w Koszalinie mam takie nielegalne piekarnie. Jest taka bieda, że nielegalne piekarnie, ludzie sami pieką chleb. To taki breaking chleb. Breaking bread. Breaking bread. Nawet cukara swojego zjebałem. Dzięki, to nie był Darek Gadowski, to był ktoś inny. Ktoś inny, to jakiś śmieć z Bogatyni. Dzisiaj spotkaliśmy się na specjalnym odcinku pod tytułem 9-11 Never Forget It. Pierwotnie miał być nagrany w ogóle 11 września, ale no niestety ze względu na... Zapomnieliśmy. No dobra, to albo spisek tych czynników różnych nam się nie udało niestety, ale jesteśmy wszyscy obudowani w najnowsze odkrycia z dziedziny wiedzy tajemnej, ukrytej. Tak. Żeby też, bo Darek nie bardzo kojarzy, jaki jest w tym momencie stan naszego poznania rzeczywistości. Myślę, że co, zaczynamy chyba od streszczenia, na czym polega teoria paralelnych wszechświatów, wieloświata, w którym po prostu się przenosisz w trakcie snu i żyjesz czyimś życiem, a on żyje twoim. To tak często się zdarza. To jest praktycznie co drugi weekend. Jak wjeżdża pakiet, to pakiet pomocy dla powodzian, o to chodziło. Żadnych do zestawów, tylko błyski. Swoją drogą też muszę nadmienić, że byłem oczarowany, że ty mówisz ze sceny, nie używasz sformułowania narkotyki, czy jak to wspólnie ujęliśmy, darkotyki. To są, tylko jest tak, co jest w ogóle jedno z zawodniejszych, bo Darek mówi zestawy po prostu. Zestawy? Ale to automatycznie implikuje, że to nie jest jedna substancja, tylko w pewnym wieku już trzeba dbać o całokształt. Holistyczne trochę, podejście. Czyli tak. Jak bierzesz coś złego, to musisz też wziąć do tego aspirynę. Potem wiesz, witaminę okay. C i potem znowu coś złego. Rozumiem. Zestawy. To ja mam taki zestaw. Ja mam właśnie, jak idę, tutaj są kryształowe noce, to potem jest Oshi zawsze w lodówce. A, no to musi być. No ludzie myślą właśnie, że po całej nocy ładowania na przykład Melisa ich uspokoi. Nie? Co? Można próbować, ale
To relanium w kręgosłup, co najwyżej. Trzymajcie mnie. Taki drewniany kołek w jabłku. Otwarte złamanie nogi, piszczela i taki plasterek z dinozaurem ci nakleję tutaj, bo to poczekaj, poleż chwilę, tydzień czasu i ci przejdzie. Rzeczywiście możemy zupdate'ować, ponieważ autorem tej teorii jest tutaj zasiadający po lewicy mojej Mr. Cox. I expect you to die, Mr. Cox. Czy można ją zupdate'ować odmienne stany świadomości poza snem? Absolutnie, to było od razu od początku tej teorii. Ja wiem, bo mi lagował wtedy internet. Jesteś w pozostawie, tak? Tak. To też jest właśnie to. Ktoś inny, znaczy ty, tylko w innym wszechświecie, idziesz spać i śnisz o tym, co się dzieje w twoim życiu. Jasne. Tylko ten inny ty. I on przejmuje nad tobą kontrolę, dlatego ty się zachowujesz głupio, a on się zachowuje jak w śnie. I dlatego mu się nic nie zgadza z rzeczywistością, bo on nie jest u siebie. Tak. Dam ten budynek, co on pamięta inaczej, to teraz jest właśnie dlatego, że jesteś w innym uniwersum. To ma sens, bo ja pamiętam kiedyś taki sen, bo ciężki, że zdawało mi się, że idę na egzamin i go nie zdałem, nie? I wtedy to oznacza, że nie zdałem temu facetowi, temu drugiemu. Mnie, tylko z innego uniwersum. Tak. To kurwa, ale przypał mu zrobiłem. Pomyśl sobie, ilu gdzieś się nago wygłaszało przemówienie. Tak, na przykład, nie? Przez to, że w śnie myślisz, że ty robisz, wiesz, a to złapię za kutasa, a to złapię za dupkę. Pomyśl a to skoczę z okna i ty kurwa nie. Pomyśl sobie, ile razy spadłeś z przepaści. Tak, tylko dlatego, że myślałeś, że to sen. A tak. To Jezu, konsekwencje tego są straszne. Czy to oznacza też, że ludzie by się powinni bać zasypiać, tak jak Michael Jackson? Myślę, że nie. Myślę, że powinni masterować świadome sny. Świadome sny. Tak, żeby wtedy robić pranki. Ej, ale dobra. No to teraz moje pytanie to jest, to kto jest bo mi się śniło, że idę i przewracam się o chodnik i to już jest taki upadek, że się rozbiłem po prostu na kawałki. To kto jest pierdołą w takim razie? Jakby ten typ, którego ja zastąpiłem w swoim śnie, bo on się przewraca o chodniki? Czy ja jestem tą pierdołą? Że może to jest. Może oboje jesteście pierdołami. To najpierw. Po prostu podczas. Kumulacja pierdół i to wtedy chodnik pękł. Koniunkcja. Koniunkcja pierdół, człowieku, rozumiem. Jeśli. To tak, nie, jeśli. Jak jedna pierdoła zasłania drugą pierdołę, to możesz stracić. Dwie pierdoły dają super człowieka wtedy. To jest tak jak matematyka. Jeśli frajer jest w ascendencji i rzutuje na atrium. Nie pamiętam, jak to było w astrologii mi, ale... Astronoga. Jesteś astronoga taka. Nie znasz znaków. Tak mówił to Superman do swojego psa. Astronoga. On się nazywał astro. Tak. Nie, ale bo ostatnio czytałem właśnie o tym, jak... ostatnie dni pana Michaela Jacksona. On po prostu miał potworne strachy przed snem. Po śmierci to pan Michael Jackson, a jak żył? No właśnie, jak pan, nie będę tu cytował. Jak pan Jezus powiedział? No tak jak pan Jezus powiedział. Po śmierci nabieramy szacunku, to mi się podoba. The mortuis nil nisi bene. Czyli znaczy chyba tylko z nas należy. Bo proszę, że świeży pieprz, jeśli można. Ale nie, ale po prostu on i ten jego lekarz konował jakiś taki, który wiesz, znaleźli go. No tak, no bo jego lekarz to był w ogóle jakiś taki koner. Tak. To był człowiek, który to był po prostu dealer fartuchu. Tak. On przepisywał rzeczy, które on chciał. Jakby mało ci, to dam ci więcej, tak? Jutro. No i dobrze. No. I jeszcze nieograniczona ilość pieniędzy. Bo przypomnę, że Michael Jackson chciał postawić w Polsce park rozrywki. Nieodżałowany park rozrywki. Wtedy żeśmy się nie zorientowali, o co to szło. A to chodziło o to, że dzieci w Polsce są bardzo ładne. To raz i dwa bardzo też ciche takie, wiesz, potrafią ogarnąć tajemnicę. Omerta jest wśród dzieci. Są tresowane przez lata, przez pewną instytucję. I też bardzo słabo angielski znają, więc w amerykańskim sądzie ich zeznania są podważane. Where is that jest załatwione. Tak, how I can take, kurwa, były z podstawą. W jakim najbiedniejszym kraju za diabelski młyn dzieci dadzą... Michael, przestań, ja przepraszam. Diabelski młyn. Ale wyobraźcie... Diabelski młyn nabiera nowego znaczenia. Dokładnie. A nadto, bo to miało być gdzieś pod Bielskiem Białą albo Białymstokiem. Ogólnie biały był przedrostek. I, to super wybrał, nie? No, miejsce. No. Tamto jest w ogóle, te dzieci to... Bogotynia. Biała. Biała Bogotynia. No jest trochę bardziej taka, nie wiem jak ta ich mefa wygląda, ale pewnie niezdrowo. Ale oni mają karuzelę bez złego miasteczka.
Park rozrywki Michaela Jacksona. Tam każdy park to park rozrywki. No ale, ale mogliśmy mieć Never Neverland, tak? A mamy Energylandię. No właśnie. Każdy ma taki park rozrywki, na jaki zasługuje. Energylandia, to ci mogę powiedzieć, czym się charakteryzuje, bo ja kiedyś wszedłem na stronę Energylandii i przywitał mnie wielki baner dzień z disco polo. Wow. Właściwie to weekend z disco polo. Stary, wyobrażasz sobie trzy dni nawet zapierdalać na tych rollercoasterach i tam ostro. Mamy śpiew do swojego domu, nie powiem nic. Tragedia, ale popatrz, to czego się robi niedobrze na tych kolejkach? A, ja bym się pożegał w kolejce. Energyland, a miał być jak? Neverland. Neverland? No nie no. Chyba, że to dla tych antyfaszystów. Never again land. Ale to... I dla introwertyków jest low energy land. Low energy landia. Wchodzisz, bardzo spokojne przejażdżki. Wchodzisz i właśnie lecisz tak zwany shoegaze, muzyka. Stoisz w korku. I zamułka i tego. I typ. I Jamie Blake napierdala w głośnik. Kwestia jest, że jeżeli Michael Jackson by dopiął swojego planu i we współpracy z, zresztą on był dobrze zblatowany z kościołem wówczas, ja pamiętam jego zdjęcie z papieżem, nie? No to nie to, że każdy miał takie, ale on chyba był jakby zgadany, nie? On robił te wszystkie tam... Przecież... Różne zainteresowania. No to jak to dziecko swoje pokazał tam na nim tańczy, to było w kaplicy, nie, w Watykanie tak, to było. Tak. Z balkonu. To przed tamtym aniołem. Przed papieżem. Robił support. Przed papieżem, słuchajcie, mamy dla was... Najpierw on dzieckiem, potem papież krzyżem. Potem papież dzieckiem, czyli... Potem gołąbka na krzyżu, wypuścili, potem dziecko... Dziecko biegło za gołąbkę. W ten dywan zabiło. Dziecko w dywan. Dziecko w dywan. Ale to jest urocze, to się jak masz... A czy papież wiedział? No, musiał wiedzieć. No właśnie, etapie. Kolejna teoria, czy papież wiedział. Ale czy właśnie trzeba by zobaczyć. Tylko mówię tak, że jeżeli byś był na tym, wiesz, w kurnej chacie gdzieś, i tu nie mówię tego z jakimś klasizmem, nic z tych rzeczy, po prostu mówię, że jesteś taki, twój starter pack, nie? Że jesteś pod Bieskiem Białą i mieszkasz w jakiejś małej chacie kopniętej, kurwa, przez krowę i nagle, wiesz, syf, dziubiesz takim patykiem w gównie i to jest twoja zabawa. Tam matula napita, ojcula napita, wszyscy zajebani. I nagle zajeżdża karoca złota, taka jak mamy tutaj na zajęczonym obrazku i widzicie pewnie w... Zrobimy potem zdjęcie. I wysiada z niej, uwaga, główny handler, Stefan Dziwisz, jak on się tam nazywał, Johnny DePaul i kurwa Michael Jackson. Ja nie chcę tu kontrowersyjnego humoru, ale poszłbyś tak z uprzejmości, z takiej zwykłej, po prostu z gościnności, nie? Przy rodzicach nawet. Oni by tam chleb, kurwa, przecięli ręką, sólem by posypali. Krzyż na chlebie. Tak. I to nie trzeba nawet Energylandu, czy tam jak to się miało nazywać, zakładać. To wszystko można było... To kolejna sprawa. A ludzie podobno za jakieś tam drobne potrafili się pochylić do innych ludzi. Natomiast za karuzelę? No, proszę państwa. Jak nasz kolega zresztą. Ale to całodniowy jaki kolega? Co? Artur jak na tym. Pozdrowienia dla Artura. Nie wiem, czy daje klimatyzatory zakłada na Bibi, ale on, pamiętasz, jak kręcił na karuzeli dzieci romskie? Pamiętam, za kanapkę. Tak. On jest znany z tego, że wyżebrał od społeczności romskiej jedzenie. To było dosyć tak wysokie. Jak musieli mieć go dosyć, skoro oddali mu jedzenie człowiek. To był człowiek. Nie, on po prostu człowiek zasłużył. Po prostu, nie, ale to był człowiek determinacji takiej, bo my zdążyliśmy, mi się wydaje, że my wtedy poszliśmy szukać zapalniczki. Tak. To możliwe. Były czasy, gdzie potrzeby były inne. Kanapka, zapalniczka, tak. Nie zestaw tam, tak. Wiesz, kurwa, mieszkanie czy zabezpieczenie kredytowe. Nie, no ale słuchaj, no człowiek zaradny bardzo. Dzień wcześniej, jak my poszliśmy na opener i on się dostał na opener, ale go wyrzucili, bo nie miał opaski, to spotkał się z coachem, załatwił od niego jarando. Potem my musieliśmy szukać zapalniczki, żeby spalić to jarando. No to on załatwił kanapki od ludności romskiej. No i to co człowiek orkiestra. Tak, on miał dużą charyzmę. Zresztą właśnie, no może by się przydał właśnie w tym mojej... Bo ja chciałbym przejść do tematu, czy jeszcze wrócimy do paralelnych rzeczywistości, myślę wielokrotnie, ale chciałbym do tematu, bo mam kilka pomysłów na biznes. I wiem, że związany z paralelnymi rzeczywistościami. Właśnie... Z teoriami spiskowymi. Mam nadzieję, że... A czy też rzeczywistości, to tak nie jest tak, że to jest też trochę taka wymówka właśnie? Bardzo dobrze. Żeby
gdyby było w sądzie, ja bym na przykład pierwsze co to bym wytoczył. Nie. Czemu pan pobił tego pana i wziął mu saszetkę? No to nie ja, to jest moja pierdoła z innego świata, która została złapana. Tak. Ja bym nie został złapany. Saszetkę, co ty mówisz, Bobby, tu kradłeś? Saszetkę. Ja jestem w latach 80. w Koszanie. Saszeta była pod hotelem wymieniana. Papierem tak. Handlował kartę. W środku cięte tak, grubo. Tak. Jedna setka dolarowa ja z zewnątrz. Ja się dowiedziałem, że właśnie oszukani, ostatnio czytam gazetę internetową i patrzę, oszukani na rulon Polacy w Zgorzelcu. Ja mówię, 2020 rok, ktoś kogoś na rulon zrobił, kurwa, tak. To jest niewiarygodne, no ale tak bywa. Na rulon szynki w ogóle. Z zewnątrz jeden plaster, w środku tektura. I to po pierwsze, nie, znowu tektura. A tam rzeźnik już zwinął kran. Tak. A moja świnia i moje pieniądze. I świnia, tak wiesz, raciczką. I piątka. Nie, bo słuchajcie, mam koncept, który muszę tutaj chwilkę... No, krótkie intro. Wszyscy wiemy, że można być starszym od twojego ojca, prawda? To nie jest nowa wieść. Znaczy, nie rozwiązaliśmy jeszcze tego. Dobra, tłumaczę. Ale... Uwaga, Słuchaj, ja wiem, że ja zacząłem taką rzecz, że ja cię przepraszam za rzeczy, o które się pokłóciliśmy kiedyś, bo dochodzę do tego, że to jest prawda, ale to tego ci nigdy nie oddam, żeby nie było. Ale zaraz będą potwierdzalne fakty autentyczne tutaj, wszystko będzie wypisane. Chociaż to zdjęcie z karatu, to nie jest dowód. To nie jest dowód na ciebie, to jest dowód na wiele. To jest dowód na wszystko, na alternatywny czasoprzestrzeń końską. Czy Hitler wiedział o tym, że Michael Jackson chce założyć park? Proszę uprzejmie, zdjęcie zakończasz. Konkurencyjnie. Ale obowiązują w obu zniżki te same. Tak jest. I transport gratis. Nie, bo jakby, nie wiem czy wiecie jak się życie łonowe toczy, ale kwestia... Płodowe, przepraszam. Łonowe? Płodowe. Łonowe to bardziej takie życie wszy. To nie wiedziałem, że aż tak szczegółowo. Tak. Ja nie miałem okazji być w płodem. Ale być w płodem. Ale mi dogadałeś. Ty nigdy nie byłeś płodem, słucham? Tak w restauracji, rozumiesz, człowieku. Rodzinna kolacja, wigilia. Ty nigdy nie byłeś płodem. Bartek, ma już dość. Taka bardziej hardkorowa wersja dowiedzenia się, że się była adoptowana. Tak. Jest bardzo techniczna, to jak w ogóle lekarze się kłócą. Ty nigdy nie byłeś płodem. I dziecko się dowiedziało, że nie jest adoptowane, że jest adoptowane. Tak, że jest Jezusem. Ale kwestia, że nie, po prostu jak się już zaczyna zygota dzielić, nie? Czyli to połączenie dwóch gamet, czyli tych komórek ludzkich, rozrodczych, plemnika i komórki jajowej. I ona się, to już jest nowy człowiek, w znaczeniu takim, nie jakimś tam katolickim. Chodzi, mówię o nowy zestaw genetyczny, prawda? Okay. To są już połączone, czyli one się replikują z nowych tych. Nie ruszajcie nowych zestawów genetycznych. Takie plakaty powinny być teraz. To ciekawe. Ja mówiłem od początku zestawy. Zostawcie te zestawy genetyczne. Kolejne zestawy na mojej liście. Dziękuję. Ale ty wyobraź sobie taki zestaw, że cię zmienia genetycznie, czy stajesz kurwa kawią domową. Może być przykład, taki kawior. Co? Nie, ale chodzi o to, że wiesz, że się stajesz na przykład ptakiem, nie? Albo coś, bo tak pojadłeś, kurwa, że przebudowałem. Cztery, kawalerski był ze stawami genetycznymi, on ma skrzydła, wrócił z Ibizy sam, bez samolotu. Zestrzelili go. Ale chodzi o to, że jak już masz jakby tą zygotę, nie? Czyli dzielący się zarodek i jest go coraz więcej, na etapie, w którym jesteś w stanie pobrać ten zestaw, no, przepraszam, genów nowych. Czyli jakby to nazwać, no? Głodnemu komórkę, chleb na myśli. Komórkę taką nowego człowieka. Nową komórkę. Nie jest to człowiek jeszcze, na pewno, bo to nie ma nawet praw wyborczych. Ale już niedługo. A jeszcze poczekaj. No właśnie. Już były. Komórkom daliśmy prawa wyborcze. Jak się skończyło? No chleb po dychę tak. I bez wszyscy masła. Z takich rurek pili. Tak. Już takie... zestawy te genetyczne nie mają. Macie tak jak my. I cię wsadzali do wora, zalewali wodą i tak kurwa wisiałeś przez 9 hodowla miesięcy. Zostały. Macie kurwa. Wiecie jak to miło? I tam cię tłukli i wszyscy cię masowali po głowie. Bo jak to robią dzieciom w życiu płodowym? Życie płodowe jest ciężkie życie. I... jeżeli masz tę komórkę, to jesteś w stanie w tym momencie też zreplikować ją, zapewne za pomocą komórek naczyżystych. Tutaj wkracza nauka, której nie będę przytaczał. Ale czy to nie jest klonowanie? Nie klonowanie, ponieważ no po części, ale to zasadzasz w nową komórkę jajową, czyli odmienną od tej, której była. Możesz w tę samą, ale to jest niemożliwe, bo w macicy jest skończona ilość miejsca. I to mnie bardzo smuciło zawsze. Bo
posiedziałeś 5 lat i to. 5 lat. Przemyt się, ja mówię, weźcie już idźcie. Ograniczało przemyt. Już cię idzie, jak chciałeś do więzienia coś wnieść. Tak. Kurwa, tylko babcia... Dawno przestaliśmy z kobietami współpracować. Babcia tylko 2 kilo mogła ograniczone wnieść. Miejsca? Do widzenia, pani. Za to w dupie męskiej. Ile sloków? 3? Do widzenia. W dupie męskiej nieograniczone po prostu. Jesteś w stanie schować tam, kurwa, tyle chomików. Cylinder nawet. Tak. Byle złożony. Z lasu. I na dorożce zajeżdżasz. Nie, ale czyli w tym momencie jesteś w stanie jakby stworzyć, no jakby zapłodnić nową komórkę ludzką. I jest kolejna komórka, prawda? I ponieważ one się dziwnie dzielą. Na tym etapie się też tworzą bliźniaki jednojajowe, dwujajowe. No, więc to może to będzie twój bliźniak. Dokładnie. Mówię o produkcji bliźniaków, którzy są jednocześnie ojcem i synem. Na przykład. Albo matką i córką. I po co to robić? No jak po co? Nie wiem. O, uważaj, nie. Udowodnić twoją rację. Tak. Popełniłeś podstawowy błąd każdej teorii spiskowej, czyli właśnie zadałeś pytanie po co. Tak. I się rozpadło. No, rozpadło się. Myślę, żeby było, jakby się urodziło, choćby z tego powodu, żeby było tęgie zamieszanie. Po to, żeby ojciec się gnębił. Całe życie czekałeś, żeby się zemścić. I sobie robisz małego ojca i go gnębisz. I mówisz, kurde, nie dałeś mi żyć. On, tato, nie tato, ty jesteś tato. Ale to jest zajebisty pomysł, żeby właśnie skrywać swojego prześladowcę i mu takie luty sprzedawać. Przy tym. Ale ten prześladowca... Bardzo, tak, bardzo filozoficzna dyskusja, ale ten prześladowca nie to nie jest osoba, no chyba że zaś. Ale wysyłasz zdjęcia tamtemu, że widzisz, że on młody cierpi i on ma smutek w sercu. Okej, okay. Chociaż ale, trochę. Chyba że zaśnie. Ale jeśli te klony idą spać, tak. To inne kto w czyje ciało wchodzą podczas snu? To jest w ogóle pytanie takie... Swojego klona? Czy zestaw genetyczny klona ojca, pierdolę. Cokolwiek to znaczy. Brzmi jak telefon, jaki dzisiaj wykonamy do mężczyzny w samochodzie marki BMW. Ale chodzi o to, że no nie wiem jeszcze, jakie jest zastosowanie tego biznesu, ale myślę, że jest to obiecująca branża. Choćby z tego, co wspomniałeś, jeżeli istnieją, wiesz, a istnieją, załóżmy, istnieją, załóżmy, nie powiedział kurwa nikt z tytułem naukowym. Ktoś tego zaraz straci. To i już nie jesteś doktorem. Miło. Witamy kurwa w magazynie, czego ci lekarze nie powiedzą. Ale nie, jakby wiesz, że jeżeli jest taka możliwość, bo jakby mówię, że wiecie, tam jesteś w stanie opóźnić niektóre procesy, na przykład, że dziecko się urodzi trochę dłużej, może się jakby później, żeby się trochę urodziło. Póki to jest komórka, która się dzieli, jesteś w stanie ją, koszmarnie to brzmi, ale przenieść no, do surogatki, czyli kobiety, która ten... Tak. Więc jesteś w stanie w tym momencie trochę opóźnić rozwój tego zarodka. W ten sposób, jak już wspominałem, mogłeś być starszy o swojego starego, bo on by wyszedł na przykład po tobie, a ty już lepę mu wypierdalasz. A i mówisz, co, młody świeżak? Jak to jest? Widzisz, jak te role odwróciły? Ale jak on jest twoim ojcem, a nie klonem? Nie jest. Czy nie, oryginalnym? On daje ci tylko połowę swojego, a druga połowa to jest komórka jajowa obcej kobiety. On jest, czyli to jest technicznie twoim. Okej, okej. Nawet powiem ci lepiej. On jest dawcą. Bo to może być ta sama matka. Jak będziesz się z nim kłócił, to możesz krzyknąć do niego, nie jesteś technicznie moim ojcem. I przychodzi sędzia, technicznie. Faul techniczny. Faul techniczny. On uderzył ojca, nie technicznego. Technicznie nie jesteś moim ojcem, tak jak jest premier techniczny. Ej, ale to jest świetna sprawa, to jest świetny sposób na wymiksowanie się z jakichś alimentów. Tak, technicznie. Okej, okej, masz już biznes. Jest, technicznie płaci mi alimenty. Mam biznes. Tak. Zamiast płacić alimenty, możesz zrobić sobie klona. Obrazić Boga. Zostać jego ojcem, co? Nie klona, to jest twoje dziecko. Tylko jest młodszy, starszy. Jak nie masz pieniędzy, robisz sobie siedmiu ojców i wszyscy płacą na ciebie. I masz spokój.
i rozjebałeś bank, dziękuję, robisz do widzenia. I robisz, i już masz interes tu do zrobienia. Robisz sobie ojców, okay, którzy płacą na ciebie, tylko musisz pilnować, żeby nie zbliżali się do twojej matki. Chłopaki, czuję, że nie pojęliście całkowicie tego, co się dzieje w życiu płodowym, ale kwestia jest, że... I w życiu płodowym bywa... Ale... W ogóle audycja jest nagrywana na niedzielę. Także, żeby trzeba nadmienić, że jesteśmy w niedzielę na rynku we Wrocławiu i rozmawiamy o życiu płodowym, tak. W cieniu kościoła, jednego z wyższych zresztą w Europie, i bijących dzwonów. Bogota, zygota. Co za temat. Ale biznes, od razu zaznaczcie. I zbieram inwestorów, uwaga. Dragon's Den. Kto ma, ile chce zainwestować? Biorę tylko powyżej 40 zł. 5 dych. No dobra, jest on. Już sfinansowany. Pierwszy zestaw. Pierwszy zestaw. Ja muszę po zobaczeniu pierwszej zygody zdecyduję. Zestaw powitalny również? W spółce? Nie, bo ja mam tutaj napisane, jak ten pomysł zapisywałem sobie, to nie ma sensu jednak. Bliźnięta rodowe. To nie ma większego sensu. Wszyscy jesteśmy bliźniętami rodowymi. Ale zastanówmy się, może jakiś znajdziemy. Jak to monetyzować? Tak, bo tak jak psy. Nie? Pomysł jakby, już jest. Wiesz, psy mamy masz logo. Te certyfikaty, nie? Tak. I mają swoje herby nawet te psy, te rasowe. No. Co swoją drogą jest mega też jakieś takie... Koniec. A czy nie można wprowadzić herbów dla psów ze schroniska, żeby się lepiej poczuły? Po prostu zrobić im jakieś... Sfinansować. Absolutnie, żeby. Ja to w ogóle są lepsze. Ja w ogóle jestem za tym, że psy ze schroniska to były psy, a te rodowe to jakoś inaczej. Hodowlane. Po prostu. Właśnie, bo to są hodowlane egzemplarze. Takie sztuczne. Zestawy, hodowlane zestawy. No i im właśnie też zacząć. Mówię tak, wycofuję się trochę z tego biznesu. Nie zaczynajmy od ludzi może rzeczywiście, może od psów. Bo u nich te relacje są trochę mniej skomplikowane, jak między ludźmi właśnie alimenty, ale a psów nie ma alimentów. To nie znałeś psów z koszulami? Taki największy Alvaro, wiesz, tam biegający po koszuli nie musi. Nawet psom, ma syna psa, musi płacić alimenty. Ty, no ale jak jest, a jesteś właścicielem psa, no to nie płacisz alimentów za tego psa? Jak on tam pójdzie i narucha na osiedlu? Nie. Ale zawsze było tak, że testowali właśnie, czy kosmetyki, czy inne dziadostwa, zawsze jest tak, testujemy na zwierzętach, potem na ludziach. Powinno być odwrotnie. No, w pewnym sensie. Od razu wiemy wtedy, czy działa, czy nie, po to właśnie. A przynajmniej mamy zgodę. Tak, a jak coś się nie stanie, od razu do człowieka i spokój. Kto ma tego używać? Królik? Tak. Ale bo widzisz, tak, bo my już tutaj rozmawialiśmy, to jest po to, żeby ludzie mieli pracę. Bo te, wycinasz, popatrz, całe wielkie laboratorium tych ludzi, którzy muszą te króliki złapać. Jak złapać? To nie jest Pokémon, kurwa. Rozmnożyć. Jak nie? To chociaż jeżeli już chcą testować, rzeczywiście, to jeżeli on złapie tego zająca na polu gołymi rękoma, ten naukowiec, który w życiu nie biegał, to ja mu go oddam, niech on se go maluje świnką 3 dni z rzędu. Dupkę, usta, oczka, wszystko niech se mu wymaluje. Ale on go, no nie wiem dlaczego dupkę użyłem, to on wytniemy. Albo nie, niech będzie. Ale dlaczego to oni dostają w skrzynce? Nie, wiesz, dupka to nic, ale ta druga osoba, co musi przetestować tą dupkę. No właśnie, tą szminkę. Czy się rozmazał? Nie zeszło. Odbyt ci się rozmazał. Rozumiem twarz, ale odbyt... Jakiś niewyraźny. Po imprezie odbyt ci się rozmazał. Nie, no, kiedyś mieliśmy ten koncept, takie spierzchnięte usta. Że w koszelinie, jak idziesz do lekarza, do laboratorium, to on ci każe ten zamknąć oczy i ci psika dezodorantem po prostu. To jest takie laboratorium, że... Tak, a jak złamiesz rękę, to ci po prostu aplikacja rentgen ma w telefonie i tak, a wszystko okej. Okay. Tak, dobrze. Były koncept. Tak. I że jak było, aha, że badanie to jest, przychodzisz, to on cię ustawia do framugi i zaznacza łukiem. I siekierą w ogóle, jak jest pijany, to siekierą. I tylko modli się. Jesteś niższy niż byłeś. I tam cały koszalin na tej framudze. Tak, jeden zaznaczał. Musi siebie oddalać. Bo jest jedna framuga. No może koszalin będzie miejscem właśnie tak, jak Bielsko-Biała była tym dla pedofilii. To bardzo źle wyszło. Źle się ująłem, ale jako takie miejsce, gdzie są zwolnienia podatkowe dla znanych pedofilów ogólnoświatowych. I też jest... Możesz mi troszeczkę przybliżyć z tym temat? No ten Michael Jackson, to nie wiem, czy on na wyspie. A to było w Bielsku Białej miał być? Nie, chyba nie. Na Lolita Island nie płacić podatków. A może w Koszalinie zrobimy po prostu badania nad tą alternatywną rzeczywistością i snami i tak dalej. To będzie największe centrum badań. Doskonały i drugiej. Każdemu wokół głowy sznurek. I jak zaśnie, to żeby ten sznurek, wiesz, po sznurku go ściągnąć z powrotem. Byśmy mieli dwóch tych ludzi, którzy... Że jak zaśnie i w koszenie tak śpią, nikt nie wstanie. No. Ale nie, bo teraz pomyśl. Jak ten typ, jak we wszystkich filmach takich, jak on przechodzi do drugiego, do paralelnego wszechświata, nie? Zasypiając albo po zestawie. I wtedy
ten chłop czy kobieta tam z tego drugiego jest u nas, nie? A my byśmy jakiś taki mózg, przepraszam, sznurek wokół jego świadomości zawiązać i po prostu w tym momencie ściągnąć. I byśmy mieli, zatrzymalibyśmy tego faceta, który, czy kobietę, która do nas przeszła, my byśmy go mieli jako niewolnika, jego świadomość, a tą drugą, nie wiem, tam do słoika z kieszonką. Ale to się może... Tak, słucham. Spoko, nie, spoko. Nie, ja mi tylko chodziło, że fajnie, że zawsze, wiesz, przenoszenie się było zawsze w filmach, jakieś wrota, tak. Jakieś egipskie te, a tu już sznurek po prostu. Ale wiesz co, bo to terminów. Może być jak po dwa, jak widziałem kiedyś na 2CB, jak taki sznurek może działać. No właśnie, wiesz, że to po prostu się urwał i już nie było tego tak. Człowieka. 2CB to nie jest model Citroena. Nie. Ani oferta McDonalda taka jest. Two CB. Two for me, two CB. Czyli tu wchodzisz i kurwa patrzysz na Ronalda przez 20 lat. No ale nie, no i bałbym się, że właśnie wiesz, po takim pakiecie moglibyśmy właśnie ciągnąć za sznurek i tylko byśmy wyciągnęli urwany sznurek. Albo Demi Gordona. Chuj wie, co byśmy wyciągnęli, może jakiegoś, wiesz, takiego w tych przejściach tam jakieś, wiecie, bo tak jak było w tym, w Horyzoncie Zdarzeń. Hi. Tak jak było, bo to się zdarzyło. Dokument. To wiesz, jeżeli, że może w tych właśnie ścianach, poza tymi ścianami, żyją jakieś tam diabły, inne skurwysyny i jesteś tam szaleńcy z maczetami. I wiesz, żeby uważać, że jak ściągamy kogoś z drugiego wszechświata, żeby dorobić więcej świadomości u nas, bo u nas brak świadomości. No tak. Więc trzeba po prostu mieć więcej ludzi ze świadomością. To długi sznurek musi być, bo tam w korytarzu podobno padaki siedzą. Jak pierwsze, co byś złapał z korytarza, to jest tragedia. No nie. Trzeba no, głęboko. Tak, żeby aż z kuchni ściągnąć chłopa. Tak. Ale kwestia jest, że wiecie, tylko się zastanawiam, że dobra, czyli tamten, na przykład jesteśmy w jego, trenujemy jakiegoś takiego... Wiecie, śnionautę, nie? Czy jakoś, nie wiem jak to nazwać lepiej. Jakbym znał łacinę, to pewnie by się udało, ale... Astro Dreamer. Holy shit, dobry. I oni... Proszę, to pomysł na biznes. Idź kurwa do Koszalina. Ja idę do kibla, wygodzili mnie. Idź do Koszalina, rozwieź kurwa ogłoszenie, poszukujemy Astro Dreameru, to zobaczysz, kto ci przyjdzie. Tam przyjdą tak. Po tej, po wyższej. To, ale to tylko przy dworcu plakat rozwieszam wtedy, bo tam najwięcej astrodreamerów łaźnie. Drifterzy. Tak. Drifterzy rzeczywistości. Na ręcznym codziennie w życie wjeżdża. Budzi się rano, wino i 6 petów. Koszalin Astro Drift. To jest nawet. To jest zestaw szyku. On ma juice bar taki przychodzi. Dwie ameryny, 6 petów. I na siłowni idzie, czyli złom musi zabić. No nosi żelazo, nosi, no i co? A ty ile? No ty w ogóle nosisz, kolego? Ale, ile nosisz z żelaza? Nie, i wiesz, już wytrenować ich, gdy przenoszą się do drugiego wszechświata, żeby robili to względnie tak, że oznaczają sobie, wiesz, jakieś takie kotwice na przykład. I żebyśmy powoli robili im ekspansję na inne wszechświaty. Powoli militaryzować tą Powoli. Techniczne dragi o znaczeniu militarnym, kurwa. A to jest fajne. Jeśli typa to jest WMD, to cię rozpierdoli w wielu wszechświatach. Ale to jest fajne, że hasło powoli. Wszystko przechodzi. Usuniemy was z naszego kraju, jesteście śmieciami. Nie, powoli. Powoli. Spokojnie. Nie, ale wiecie, klimat, żeby zacząć na małą skalę, nie? Na przykład masz, mówię, i takiego Astro Dreamera, nie? On bierze jakieś tam kurwa propofol, nie? To co brał właśnie Michael Jackson, to są mocne rzeczy. O dziwo, zabiły go, ale słabo klepały. Nie wiem dlaczego. I wiesz, wchodzi w ten sen, na przykład propofol plus kwas czechosłowacki pomieszać, nie? I czechosłowacki może... kwas? Tak. To już zwietrzały. A czy możliwe jest, żeby zostać? Właśnie, jeżeli jest przerwanie. Bo jeśli tak, to może Michael Jackson został, bo w innym wymiarze był biały. I pomyślałem. I po prostu został tutaj na dłużej niż planował. To jest OG Astro Dreamer. No jak ta scena. I największa historia sukcesu w ogóle tej dziedziny nauki. Tak jak ta scena słynna, wow. Nie chcę tu się nikogo nabijać oczywiście, ale jak się nazywał ten, co był też kapitanem Enterprise, nie Enterprise, ale w jednym ze Star Treków. Scott Bakula. I on jak tak. Się przeniósł i jest to co on się Quantum Leap. Zawsze Quantum Leapa, jak robił, skakał i whoop, wiesz, zmieniał się między tak, tymi. Między on też był pierwszym Astro Dreamerem, można rzec. I właśnie jest ta scena, jak on tak patrzy i tak co, ja tak równo przycięty jestem, mam takie mankiety równo ułożone, tak. Buty ktoś mi wiąże, podnosi wzrok i się okazało, że on miał zespół Downa. To może tak było
No co się śmiejecie? To się zdarza przecież. To się zdarza. Nie zdarza się, zdarza się. Ale nie potrzeba skakać między wymiarami. Zostałem zaskoczony. Nie, tego się nie spodziewałem. No wyobraź sobie, co widzowie czuli. A co czuł ten koleś? Ale kwestia, że wiesz, może. Ale tak czy to znaczy, że to Scott Bakula miał zespół Downa w jednym z paralelnych wszechświatów? No, każdy ma. Dodatkowych problemów. Nieskończoność możliwości. No tak, no w sumie racja, jest nieskończona ilość wszechświatów. Wszystko się zdarzyło. No tak. No okej, no i spoko. Na pewno może Michael Jackson pojawił się w jakimś miejscu, gdzie jego marzenie o Never Never Again Landzie zostało zrealizowane po prostu pod bieską białym. I on się budzi, wiesz, zapach świeżo ściętej sośniny, jak w okolicach Bielska-Białej. Ja nie wiem, to mówię przykładowo, podaję tę miejscowość, nie oburzajcie się, po prostu chodzi o to, że ładnie brzmi. I ma białe. I łatwo dla... Ma białe, no nazwie. Co było? W nazwie, żeby nie było. Co też Michael ceni, trzeba przyznać. Michael, tak. W każdej rzeczywistości jako ceni. Właśnie, i patrzy wokół i wiesz, wychodzi jak ten drwal ze piosenką na ustach i patrzy, a tam dzieci się za ręce trzymają, wszystko jest fajnie. Nie, bo chodzi o szczęście, on chciał dawać dzieciom szczęście. I po prostu... I mówi, to ja zostaję, nie? Tam propofol działa, ten drugi koleś uwięziony w tym ciele zwariowanym, a on kurwa przecina tę linę. No. Czy nie wiem, czy to jest lina, czy co łączy te dwa światy? Jakiś rozciągnięty korytarz, wstążka? Suszarka naprawdę. Sprzężenie kwantowe. Podoba mi się kwantowe. Pytanie do eksperta, jak zwróciłeś się tak. Do pana tak. Koksa. A słuchaj, a co łączy? Tak. A co łączy? Zobacz, w telefonie, tak, sprawdź w Google'ach, co łączy światy, gdzie Jackson jest niedawnym, ale biały i dzieci tańczą. Wpisz do Google'a. Star Trek Quantum Leap'a robi, ma mankiety i on jest szczęśliwy. Oczywiście, już odpowiadam, to jest sprzężenie kwantowe, Google it. Nie ma tutaj, wszystko na wszystko, wszystko jest papier. Jest, czym wszystko, mamy certyfikaty. Zezwalam w grę. No właśnie, może tak było. Więc wtedy trzeba się zastanowić, czy zostając jakby wskazujesz na śmierć, ewentualnie wieczny sen, te osoby, która jest, może ci ludzie to są w śpiączce, to są ci, którym odcięło po prostu. Może oni zostali właśnie tam, no. I są w tym innym wszechświecie, albo im się spodobało, albo coś się popsuło w tym sprzężeniu kwantowym. To nic. Udało ci się stworzyć słowo idealne, bo nic nie znaczy kompletnie. Wow. To jest prawdziwa rzecz. Mi się wydaje, tak? Że... Tak. Mi się wydaje, że ludzie w śpiączce po prostu byli bardzo zmęczeni życiem, oni nie chcą wstawać. Ludzie ich budzą i oni śpią, po prostu udają, że śpią, żeby odpocząć. Seriale mieli stresujące bardzo to jest, nie, albo nadchodzący egzamin po prostu. Tak, i czekają. I tak, nie, wstaje. Pobór do a tak poza tym, wiecie jak ludzie się budzą ze śpiączki i mówią w innym języku? Zgadza się, no. Chociaż. No to stąd, bo jest wymiana. Erasmus śpiączkowy. Astro Erasmus. Astro Erasmus śpiączkowy? Czy my możemy bardziej zboczyć z kursu po prostu teraz i poruszyć jeszcze jakiś temat, który Jezus, jest dalej? To ta rozwiązłość jest już bez żadnych konsekwencji. Możesz mieć dzieci, gdzie chcesz. Bo co, i alimenty są między... No i co, papiery przyszły alimenty z Włoch? Ja nie znam włoskiego, to nie chodzi. Na multiversum 6299... Astroalimenty. Tak. Astroalimenty płacę. Chłopie zrujnowali mnie, nie wyjdę na piwo, płacę w chuj astroalimentów. Dlatego nie musisz pójdziemy. Mieć astro ojca. I musisz mieć astroprawnika dobrego. I tu wchodzi biznes z koszalina. Ten z astrobiznes. Ojców, swoich bliźniaków. I wysyłasz tak, astro ojca, żeby płacił alimenty i rozwiązał sprawę. A mamy cały, jest skomplikowany na plakat, żeby go przedstawić, ale mi się wydaje, że znajdziemy klientów gdzieś. Słuchajcie, to trzeba wpisać i poprosić jakiegoś takiego grafika, co robi za 50 zł. Grafika? Tak, żeby to... Stephen Hawking by nie zrobił tego plakatu, że to jest tyle zawiłości. Ja mówiłem, musimy zrobić filmik na YouTubie z po prostu skradzionymi zdjęciami z Google Grafika. Tak. Jak wpiszesz Astro Dreamer. Astro Dreamer, pierwszy wynik, nieważne tak. Czy ma watermark, wrzucasz do prezentacji. Ja po prostu i piszesz przez pół godziny, 100 zł za usługę. Tak. Pół godziny monotonnym głosem, jak Iwona mówisz. Faktycznie, ale taka, ja też kiedyś tak robiłem, że wpisywałem przypadkowe słowa i po prostu pierwsze zdjęcie, na które rzuciłem okiem, zapisywałem z dodatkowym komentarzem i z tego potem robiłem jakąś tam narrację dla siebie. Tak? No z nudów. Nie? Tak działa i trening. Tak szukał muzyki, wpisywał dab i jakieś słowo. Dobra. Tylko on przez A wpisywał wtedy jeszcze. Dab. I wyskakiwał zdjęcia. Się w ogóle z zegarkiem. Zrobiłem dawa i szepnąłem się zegarkiem w oko. I zdjęcia dębu. I'm old. Jestem bardzo stary, że chciałem dawać. No właśnie.
32 lata. To nie jest 2016 rok. To inna sprawa. Szkoda, bo wtedy byśmy dostali. I jak wpisujesz DAB w internecie, udowodni, że masz poniżej 18 lat. Jest odwrotnie, cenzura. Ciekawe. Masz 40, jesteś ze stary. Jest zdjęcie DAB. Michaela i tego papieża, i kim są ci ludzie. To tak. Ej, ale bez żartów, ja kiedyś byłem tak bejtowany przez jakiś w ogóle 18-19-latków, mówią do mnie: a wiesz, co to jest DAB? Ja mówię: co, ten gest, tak? A oni: no, potrafisz to zrobić, to pokaż. Nie. Ja mówię: what the hell? Dlaczego to jest teraz? Wow. To ja się poczułem, jakby dziadka pytali: o, masz deskorolkę. Wiesz, jak jeździć na deskorolce? Tak, ale to był taki rus, dokładnie jak ten, trajforsowanie na Forczanie w 2009 roku. Tak, nie wiem też. To ja, tak. Muszę teraz ja udowodnić, teraz, że nie teraz wiem. Darek, tak, teraz Darek jest jestem zakluczowany, bo ja mam w tym roku 4 dychy, także... Jeszcze astralne alimenty ogarnę, ale na forfanie, czatowanie, nie. To jest myśl, tam właśnie wysłać zaproszenie na Forfan TV w tym pasku. A myślisz, że jest taki alternatywny wszechświat, gdzie właśnie Forfan jest odpowiednikiem Forczana na naszego wszechświata? Nie, Forfan Channel TV. Nie będzie to dużo kosztowało. Robimy to. Następne Forfan TV, kiedy będzie w telewizji, wrzucamy im na dół na ten pasek poszukiwani astrodreamerzy w Koszalinie. Tak. Do płacenia. I mój prywatny numer. Tak, albo kolegi jakiegoś, który ma dużo czasu, żeby tłumaczył. Do spania, w nawiasie, nic dziwnego, nie jesteśmy dziwni. Tak. Wyciągniemy cię za pomocą sprzężenia kwantowego. Forsoro TV, to jest koszalina. Możliwa zmiana języku. Możliwa śpiączka. Nauczymy twoje alter ego obcego języka. Będziesz spał po hiszpańsku za 100 zł zero za sekundę. Obaw. Mamy twojego... Zero obaw, mamy twojego mamy psa. Klono ojca, także tak. Jest spoko. Będziemy, o jak co, to on cię przynajmniej będzie trzymał na rękę, jak będziesz gasł. Ej, ale to jest... Czy, no bo wracając do klonowania, teraz tak. Coś mi przyszło. To nie jest klonowanie, już chciałbym... No wiem. Nawet nie zaczęliśmy do sprzedawać. Quasi-klonowanie. No, nawet też nie. Już mamy płodzenie dzieci. Już mamy problem PR-owy, a jeszcze nie wypuściliśmy naszego produktu. Jest. To są też ludzie, tylko... Tacy to są też ludzie, jeżeli w audycji pada słowo, to są też ludzie, to ja wiem, że to jest bardzo budujące. Tylko ja mówię, no jakby płodzenie tych ludzi nie jest takie, wiesz, tam pindol w waginę normalnie na legalu tam pod pierzyną. Słuchaj, ja ci powiem tak. Pod pierzyną. Ty nie zostałeś zrobiony pod pierzyną, tak się dzieci przezywały na boisku. Ty jesteś astralnym płodem, niezrównoważonym alimenciarzem. Przyszedłeś z innego wszechświata. Tak. Po prostu. Nigdy nie byłeś płodem, nie byłeś zrobiony pod pierzyną. Co nie jesteś człowiekiem, dokładnie. Ściągnęli cię z kosmicznego sierocińca po prostu. Tych wszystkich pożyczonych dzieci, co, bo dzieci mają bardzo dzikie sny. A może to okno życia, to czarne dziury, to są takie okna życia astralne. Co to jest ta czarna dziura? To po prostu astralne płody się oddaje i dzieci... Więc, żeby podsumować. Myślę, że jest szansa na biznes, jest szansa na zdobycie dużych pieniędzy, co zawsze było naszym planem tutaj. Tak. Powinniśmy teraz powiedzieć o reklamach, ale myślę, że to chyba w następnym odcinku. Okej, okay, dobrze. Bo dziękujemy wam bardzo serdecznie za zgłoszenia reklam na adres. Halo Banter Banter. Tak jest. Małpa, ten adres, ten gmail.com. serwis. Gmail.com. Tak. I tam można nasyłać swoje propozycje reklam. My na wszystkie odpowiadamy. No znaczy na jedną jeszcze... Cicho! O, nie odpowiedzieć. Słuchaj, to nie o to chodzi. Przepraszam, tutaj, bo jest piwo bezalkoholowe, jest otwierane. Naprawdę zresztą bezalkoholowe. Jak nie? To jest grodziskie apa. Tak? Co przepraszam. Chodzi? Oni też mają takie. Ja wiem, że ty nie pijesz mango. Od. No tak, no. Grodziski Raptor? Ja wiem, że ty nie pijesz alkohol od 20 raptor. Lat, ale weź się ogarnie. Nie, ale jest dokładnie ta. Jest, ale no tak, to jest skandal, bo wszystkie grodziskie są alkoholowe i ostatnio sięgnąłem po mango. No i co? No i musiałem ślepak. Wracać. Pił ślepaka. Wracać z kasy. Nie no, co ty na to bym sobie nie pozwolił. Wściekły siedział w domu trzeźwy. Może Astro Kacper. Może jakiś Astro Kacper tak robi, ale ja piwa bezalkoholowego do domu nie zanoszę. No właśnie. Bo dobrze, może jeszcze, żeby skoro jesteśmy, mówimy o wściekłości, trzeba też porozmawiać o bańce NBA, ponieważ to jest drugi temat, który chcieliśmy poruszyć. Dla wyjaśnienia, dla osób, które może nie kojarzą, NBA rozegrało jeden z dziwniejszych sezonów. To już jest koniec? Czy jeszcze nie, jeszcze teraz są półfinały. Tak, w całości odbywał się w Disneylandzie na Florydzie. I to nie jest żart, to się zdarzyło. I dalej się dzieje.
Tak jak zresztą właśnie nadużycia kościoła katolickiego. Ale kwestia też Disneyland. Dalej bez zmian. Myszka Mickey, Michael Jackson i papież. I papież. Jean-Pierre Papież. I oznacza to, że wszyscy ci zawodnicy musieli zostać poddani takiej kwarantannie właściwie, bo oni siedzą właśnie w jednym miejscu, mają wszczepione chipy, które monitorują im. Czy jakieś przez Billa Gatesa. No, są wieże. Siedzą w jednym miejscu, zostali już zaszczepieni na koronawirus. Jeff Bezos i każdy ma maszt 5G. Wieże 5G, każdy z nich jest, dzięki szczepionce każdy z nich jest nadajnikiem. Nie, teraz w zasadzie jak grasz w NBA 2K, to kontrolujesz astralnie zawodników na boisku w Orlando. Myślę, że niedługo będziemy nimi po prostu grać. Tak. Po prostu prezes gra sobie jak normalnie na NBA w playaku. Tak jak z Gerardem Butlerem, który się nazywa Player. Jak poszedłem, bo myślałem, że będzie jakiś... Gamer. A, shit, to kupę. Player to jest inny. No właśnie mówię, myślałem, to jest oklubowanie. Tak, chłopie, który wchodzi i mówi, I'm a player. I tyle. A nie, you're a gamer. To jest shit. To jest zagraniczny tytuł dokumentu Czekając na sobotę. No, to jest player. Tak, player. Czekając za podróż astralną. Ale jeżeli jesteśmy w temacie, 11 września był, to... Świetne zdanie. Jesteśmy w temacie 11 września. No był. Był. Czy to nie jest też tak, coś co ludzie postulują, ponieważ mnie najbardziej, oprócz tego, że ten Mickey Mouse Compound był oczywiście przez cały czas chroniony przez tych soldatów z bronią, z logiem myszki Mickey. Bo to jest tak, ludzie tam pod bronią stoją, normalnie ich bronią, wiecie o tym. Nie. No może to też tak nie jest, ale kwestia jest, że brzmi dobrze. Ja bardzo się cieszę, że zaprosiliśmy fact checkera dzisiaj, bo ty... Tak jak chciałem też powiedzieć, że to nie jest w Disneylandzie, tylko ogólnie w Orlando. To jest obok Disneylandu. Aha, w zasadzie. Ale mogą pójść tam na zjeżdżalnię. Tak, mają wstęp na wiele atrakcji tak naprawdę. Mają pola golfowe, mogą łowić ryby. No tak, agencja mają... towarzyska była w operze. Nie, to było obok opery, ale mogą iść do opery. Mogą. Zresztą właśnie, bo jeden z zawodników został wykryty, że jechał na pogrzeb jakiś, po czym skręcił do klubu nocnego, gdzie tam panie pokazują się za pieniądze. Lou Williamson, no już to było chwilę po tym, jak rozpoczęła się ta bańka i oni tam mają absolutny zakaz wychodzenia z tej bańki. Jeśli na początku w ogóle w pierwszym tygodniu tylko ktoś odebrał jedzenie w ogóle od dostawcy, to 10 dni kwarantanny było za to, więc nie mógł grać. W sumie dwóch było takich typów, którzy nie mogli wytrzymać tego jedzenia, co im tam podawali podobno, nie? No jak to wszystko w kształcie dinozaurów jest pewnie. I tak nuggetsy takie. Nuggetsy z myszki Mickey. Ale tam też się rozwinęły biznesy na miejscu. Ja nie wiem kto, Hunter ale Cox. Ktoś tam... Jimmy Butler, tak. Tak. Jimmy Butler otworzył swoją kawiarnię, gdzie sprzedaje, nazywa się Big Face Coffee. No, no. I on sprzedaje kawę innym zawodnikom. Zawsze za $20. Nieważne jaką kawę, wszyscy $20. Flat price. No i bad flat. Teraz, i robi podobno wielkie pieniądze na tym, bo nie ma tam dobrej kawa kawy. Za $20, no to powiem ci, ja mogę też wejść ten interes. Zerwał kontrakt z NBA i no, mówi, nie, fuck it. Ostatnio po drugim meczu półfinałowym, które Miami wygrało z Bostonem, dał jedną darmową kawę. Wow. I to jest od całego początku. On mówi, nie, jeśli cię nie stać, no to nie ma kawy. No i kto tam jest, kogo no jak jesteś w otoczeniu, nie wiem, 200 milionerów, no to myślę, że możesz podnieść cenę zatem... kawy do $20. Nawet nie? Chyba mógłby trochę spajkować ją więcej, ale kwestia jest, że... No, to są bardzo bogaci ludzie. Dlaczego wspomniałem o tym, że zobaczyli, że facet poszedł do klubu nocnego? Ponieważ oni mają jakieś trackery na sobie. Oni mają... Mają bransoletki. Mają bransoletki z Disneylandu. To znaczy jego... Tak, mają bransoletki z Disneylandu i przez to wiedzą na przykład, kto z kim się spotkał, jeśli ktoś zostanie... Poczekaj. Bransoletki, bo Disneyland ma ekipę tak zwanych Imagineers. Co oni robią? Oni wyobrażają, oni są... Fancy Astro Dreamers. To są tacy Fancy Astro Dreamers. Tylko bez oni, na ziemi. No to, są, to jest ekipa inżynierów, którzy muszą, jakby ich taskiem jest wymyślanie coraz to jakichś nowszych, wiesz, wprowadzanie technologii do tego experience Disneylandu, nie? Zapomniałem powiedzieć, Darek, Kasper nie zna polskiego. Nie umiem mówić po polsku. No, ale na szczęście byłem w tym Disneylandzie i też znam angielski, więc coś nadążam jeszcze. Sorry, ale... Michael Jackson. Tak, Michael Jackson, tak. Trochę. Nie, bo normalnie są napisy, tylko dzisiaj zapomniałem tego. Task Force, tego. Engineer, wszystko Promptera, no, więc jest okej. Okay.
No i prompter to czytacz po tak, polsku. Czytacz. Ale nie, zostań przy angielskim, bo czytacz. Naprawdę? Jak brzmi nie, czytacz? No. Nie, ale jest koszmarne, ponieważ w anglosaskiej kulturze te karty, które się podaje poza kamerą, to są cue cards, tak się nazywają, tak, te, które tego. Po polsku niestety nie mogę powiedzieć, jak się nazywałem, bo się nazywałem horrendalnie rasistowskim. Ale ja nie wiem, czy to jest, bo nazywają się czarnuchy, ale, tak, tak, ale tak, ja nie wiem, czy to jest rasistowskie, no bo to nie, jest, chyba nikt nie, nie mówi nie o tych się kartach od... tak ze względów rasowych. No, no to powiedz to jeszcze raz, a ja kolegę tutaj, który sprzedaje kawę za $20 wprowadzę. Ale tak też tak może powiedz, mówią na tych, co z kopalni wychodzą na przykład, nie no, wiesz, ja a ty wiem, z siebie dziś czarnuch, co nie jesteśmy niedaleko Wałbrzycha. Słuchajcie, mamy, tak, żeśmy weszli klasycznie na ban terytory, kurwa. No dobra, nieważne. Chodzimy w glanach po cienkim lodzie. W Disneylandzie. Uwaga, uwaga. Jak co dwa tygodnie. No w sumie tak jest, kurwa. No more money for you. Dobra, nieważne. W Disneylandzie dostajesz opaskę. Tak. Na nim jest zakodowany twój cały bilet. Żywot. Na nim zakodowany jest jakby w ramach tego doświadczenia. Możesz Disneylandu po nim płacić też, chyba tam tak, chodzisz. Płacisz, też, tak, płacisz, masz wstępy na niektóre wstępy na wycieczki, masz tam swój, możesz doładować właśnie, naładować pieniądze, masz tam wykupione jakieś plany żywieniowe i to jest po prostu wszystko na tej opasce zakodowane. No ale to tak jak na akwaparku. No i oni... Tak, bo tam jest kurwa wysuwany kluczyk taki. Tak. A tutaj masz po prostu. Jaki kluczyk wysuwany? No miałeś taką opaskę i zbliżałeś do szafki. No i też płaciłeś w barze, no. Naprawdę. Ja nie wiem, nie wiem. Nie czy ty widział wodę? A no tak, no bo jak są te bary, do których możesz podpłynąć, no to nie będziesz miał portfela. No racja. Są, no musisz no mieć bransoletkę. Już drobne, kurwa. No, no i ekipa chodzi normalnie tutaj ma... To czy nie wiem, tutaj fact checker mnie szczekuje, ale ja sobie wyobrażam to tak, że oni chodzą właśnie i tutaj mają myszkę Miki. Chyba nie. Wyglądają dość normalnie, jak takie zegarki sportowe, powiedzmy. A, prawdopodobnie. No, no nie, takie opaski. Nie, nie wcisnąłbyś ich w myszkę Miki. Ale nie. Pod bronią byś wcisnął. Ale... pod bronią. Bo oni je noszą przecież, wiadomo, tam w Orlando, w tej bańce. Bo jeśli ktoś będzie chory, to wtedy wiadomo nawet z kim się spotkał i wszystkich trzeba przetestować wtedy też. No tak. Ale oni jak oni wyjeżdżają, też... bo oni mogą opuścić bańkę, tylko po powrocie mają albo 10, albo 14 dni, nie jestem pewien, kwarantanny po tym obowiązkowej. Dobra. I on pojechał na jakiś pogrzeb, czy tam po prostu rodzinne sprawy, no i ktoś go wyczaił w klubie ze striptizem Magic City. On mógł tam załatwić to bardzo szybko, miał taką przepustkę, że mógł wrócić szybciej niż zwykle, jakby poza tą ramą kwarantanny. I poszedł do najbardziej higienicznego miejsca najbardziej na świecie. Tak. I ostatecznie też... Też wyszło tak, że on... Pięknej nazwy w ogóle. Oczywiście powiedział, że... Bogatynia ma to. Do Magic City on się udał tylko i wyłącznie po to, żeby zjeść lemon pepper, chicken wings, nie? Bo, szanuję. Wiecie, wszyscy, którzy chodzą do klubów ze striptease, są tam, bo no jest bo dobry każdy wie, bo każdy wie, że tam jest najlepszy lemon chicken pepper wings. Tak. No i teraz Lou Williams już jest nazywany lemon pepper Lou. I zaczęli się z niego śmiać z tego względu, no to on od razu powiedział trademark i zastrzegł sobie to i zaczyna sprzedawać koszulki teraz. Serio? Tak, z napisem lemon pepper Lou. Ale jakby tylko kurczaka zaczął sprzedawać do tej kawy, chociaż nie wiem, czy to jest dobre. To jest inny gość, ale wiem. No, ale razem. Niedługo tak, tam będzie jakiś kompleks w ogóle gastronomiczny. A tam nie ma też pizzy? Ale to trochę pizzy? Jak więzienie. Możliwe, że wymyśliłem. W Ameryce Południowej. Tam więzienia w Ameryce Południowej. Wszyscy mają biznesy i tak no, dalej. Tam. Takie małe miasteczka. No, tam w niedzielę handlujesz normalnie. Teraz oglądałem tam jakiś dokument głupi na Netflixie. Ale jeśli chodzi o te opaski, tutaj coś, co postulował wybitny, świetny po prostu, jeśli chodzi o sprawdzanie źródeł i jakby mówienie o rzeczach, które się naprawdę dzieją, czyli Bill Burr. Nie, on mówi, że wiesz, chipowanie to zaczną od zwierząt, potem będą sportowcy, bo nikt się nie przejmuje, oni kurwa. No tak. Jebać ich, bo oni mają tyle pieniędzy, że nie traktujemy ich jak ludzi w ogóle. Strzykuje się im też jakieś różne specyfiki. I nikt pewnie nie ma, tak, i nie ma pewnie testów na królika. Na nich i na dużych miastach w Korei Południowej. Nie chcę, to nie jest ten, tylko po prostu Korea Południowa ma ten system, o którym wspominaliście, że tam smartfony do tego służą, do mierzenia, kto się z kim spotyka i tak dalej. Dlatego to jest w ogóle, no to jest wdrażane w różnych krajach. Tak? Generalnie masz w ogóle w Chinach punkty w ogóle już dostaje.
dostajesz. To, co było w Czarnym Lustrze, normalnie jest... A, no, za to, to już stara sprawa, to już są artykuły o ludziach, ale którzy... za kosze, za co? To też, ale za to mało za mają. Bo... Faul techniczny tak. Zabiera. Azjaci nie potrafią skakać, oglądasz ten film. Tak, to akurat w Chinach. Ale naprawdę, przyznają z Mulan punkty właśnie. Tak. I jak masz poniżej, to jesteś możesz... wzywany na rozmowę. No dobra, ale gorzej, wiesz, nie możesz kupić biletu na ten szybki pociąg. No ale w Stanach, wiesz, nie możesz żyć, jak masz niski kredyt score, nie? No, też jest tak, prawda? W ogóle nie w Polsce nie możesz w ogóle żyć. W Koszalinie to nie jest życie. To jest kurwa, to jest egzystencja praktycznie. To jest... Jesteś rośliną... W Polsce jak masz za dużo punktów, to się gnębi, tak. Musisz być poniżej. W Koszalinie jesteś, kurwa, rośliną z rękoma, tak naprawdę. To jest tak, te systemy są już wbudowane normalnie i w iOS-a, i w Androida, nie? Serio? One działają na takie... Tylko, że Microsoft Windows Phone. Spierdaj. Który brzmi jak najbardziej kontrolowany... Skąd ty, Tomasie, myślałem, że to są żarty ciągle. Nie, to jest... Ale kurwa, że ludzie nawet... I to jest po upgrade'zie, nawet nie ma wersji na Windows Phone, bo oni wiedzą po prostu, że nikt już nie używa. Poza kontrolą. O tych ludzi nie walczymy. Dajmy im żyć. Ja i Bill Gates. Tak. Dwie osoby są w spokoju zostawione. I jeden zaplanował pandemię, a drugi ją będzie podtrzymywał przez następne 10 lat. To będzie najbardziej hipsterskie teraz, że masz po prostu z telefonu... Na Symbianie jeszcze Nokia w ogóle. Tak. Masz ten Zalew jak wsadził kartę SIM do tego telefonu, to nagle jego agent FBI tak... Gdzie on jest? Nie no, ta funkcjonalność jest, ona przyszła w ramach takiego software update'u, natomiast jakby ona nie jest aktywna, ją trzeba wdrożyć i to jest po stronie każdego kraju, nie? Dlatego są kraje, które są ogarnięte i jest Polska. No, ja nie wiem, czy ja bym ufał CBA, żeby mnie kurwa śledziło, bo oni są... Mnie tacy... CBD śledziło, tak, ale zjadłem i już jest po sklepie. Czy ja nie? W ogóle tylko kończę z moim telefonem Biskity ostatnio wyjąłem i typ mówi, co jest, jesteś lekarzem? Nie. To czemu masz pager? Ja mówię, stary, to nie jest pager. Wiesz co, w tym momencie to trochę jest jak pager. Trochę jest jak pager. No co ty jeszcze możesz z tym zrobić? To jest super nowoczesny pager. Może odebrać SMS-a, zadzwoń do mnie. No, tylko sygnał puść. Jak ja się z tobą komunikuję, tylko piszę do ciebie, sprawdź Telegram. I to jest tyle, to jest jak pager. Ale on idzie, dostaje wiadomość, odzwoń do mnie i musisz budki szukać, bo odzwonić do gościa. Sprawdź Telegram i ja musiałem naprawdę pójść na pocztę, czy nie nadano do mnie. No, ale oni... O ile dobrze rozumiem, oni też mają te proximity, te czujniki. Tak, mają właśnie odległość, bransoletkę. Musiałeś to wyciągnąć, ja teraz znowu będę próbował po polsku mówić. Nie daj Boże, żeby zastanawiać się, co mówimy w tej audycji, to nie jest punktowane jak w Chinach, więc nie ma problemu. Ale kurde, ja nie wiem, jakbym chciał założyć, wiesz, właśnie pójść sobie zjeść trochę tego kurczaka, lemon curry chicken. A tak się składa, że na przykład w CBA jest moja, załóżmy, narzeczona, której się oświadczyłem w Kauflandzie. I teraz jest tak, ona ma dużo informacji o mnie, nie? I ja nie wiem, czy to jest takie super. Ktoś do niej doniesie, słuchaj, ten typ, co cię przy mrożonkach wywoływał ostatnio, żeby się kręknąć i ci dać jedną omkłą różę, kurwa. Ale jeżeli już wziąłeś narzeczoną z CBA, to wiesz, co to zrobiłeś. Jest, to nie możesz iść do Magic City nigdy już, to nie? To już jest zero dla ciebie. Jest zakazane. Persona non grata. To nie ma. Ty kurczaka jesz zimnego z podłogi, jak ona ci zaserwuje. Jaki lemon pepper... Kutas nic nie ma. No pepper, to jak se cifem ma. Dokładnie. O, szczypie, to ten pepper właśnie. Mister Lemon Pepper. Tak, no nie ma wiary. Tym Magic City sprzątają. Paluszki lizać w Magic City. Słuchajcie, z kultury jeszcze coś. A jak z kultury? Co? Ta bańka. Aha, bańka, tak. Nie, bo ja o tym chciałem właśnie pogadać. Czy... No nie wiem, chciałeś, bo z kultury chcesz opowiadać. A nie, zapomniałem. Coś jeszcze, jakiś przypał był, bo mnie najbardziej... Nie, tylko ten jeden ziomek pojechał na kurczak. Od miesiąca się ta bańka, od dwóch prawie się toczy, ale... Nie, oni już są 3 miesiące What? Tam. Wyobraź tak. Sobie taką jak na platformie, kurwa, i tylko, że wrzucasz do kosza. A na początku był taki pomysł. Za te przelewy? Zamknij mnie tam. Zanim to stało się jeszcze realne, pierwsze pomysły były takie, żeby zrobić bańkę na statku wycieczkowym. Jezus, i żeby, wiecie. Ale to nie będzie kosz, nie będzie się ruszać boisko? No nie. Widziałeś te stoły do bilarda na tym, na statku wycieczkowym? Co z nimi? No mają żyroskop. Tak. I co, ale boisko będzie miało żyroskop? Nie no, boisko raczej nie, ale tam też, wiesz, to są gigantyczne statki. W powietrzu. Bilami nie uderzasz w powietrzu.
No to co też fizyka tak. W powietrzu. No chodzi o to, że jeżeli całe wszystko się ruszy, to też działa na kosz. No. Jeżeli na dole będzie żyroskop, to ty nie rzucisz tam całe. Nie wiem, czy tak jest. Ale nie, no ja też nie wiem, bo jak jadę, bo czekaj, ale jak jadę samochodem i podrzucam piłkę, to ona spada mi do ręki dalej. Tak, ale chodzi o to, że jeśli podrzucasz i wtedy zmienia kierunek przychyłu. Twój samochód skacze, to byś... To oni mogliby, słuchajcie, bańka w Orlando. Poświęć mi tylko 30 minut na bańkę na statku teraz. Bańka w Orlando kosztowała 170 milionów, tak? No to za 170 milionów myślę, że można by zrobić taki system pneumatycznych rur, które jak rzucisz piłką, to dmuchają w nią, żeby ją, wiesz, utrzymać jej trajektorię w drodze do kosza. A ja bym te 170 milionów dał fanom koszykówki i rozdał im te pieniądze i żeby poczekali zrobić. Tak, no każdy by na to poszedł. Tak. I grali w NBA na playach. No tylu będzie mniej więcej fanów na świecie, na pewno. 170 i każdy dostanie milion. No tak, jest 170 fanów i tutaj... Tak. Temat załatwiony. A jest jeszcze za późno, żeby zostać fanem? Nie, można na takim stronie... Można wyłączyć fanem na stronie OnlyFans. Teraz możesz zostać wirtualnym fanem, jeśli chcesz. Czy mogę? Wirtualnym fanem. Pochodzić po bańce? No właśnie, jak wygląda, bo... Jak wygląda gra? Są dwie drużyny, każda pięć osób. Ogólnie zbudowali trzy... zbudowali trzy boiska, na których normalnie tam zamontowali kamery i tak dalej, ale był problem taki, że... No brakowało fanów i było smutno po prostu na tych. Na dodatek zawodnicy mieli problem z tym, żeby utrzymać jakby skupienie tym, że wygrywają 20, to zazwyczaj publiczność jakoś ich motywuje do dalszej gry, nie? A teraz nikogo to tak naprawdę nie obchodziło. Tak niezręcznie cicho tam. Dlatego. Wszystkie wydarzenia i tylko słuchać takie... Tam bardziej piszczy. Jest teoria konspiracyjna na dodatek, że podobno w telewizji dodają dźwięki piszczących butów. Fani się na to skarżą, że chyba są sztucznie dodane dźwięki z boiska. Ale tak? No na pewno są ale dodane. Zawsze, czy... Ale w sensie, że piśnięcia butów, bo ogólnie tak, że w transmisji w telewizorze. No tak, że... ale w piłce nożnej też chyba jak podkładają te odgłosy, to podkładają tylko w telewizji, czy podkładają na żywo? Nie, tylko jak w telewizji. Tylko w telewizji przecież. Czasem które? Są głośniki mówisz o tym. Tak. Nie, czasem są głośniki na stadionach. Ale nie. Ja wiem, rozumiem. Tak, żebyśmy my słyszeli jakby lepiej to, bo ja podejrzewam, że oni są trochę wyciszeni. Ja tak mówię, bo ich było bardzo mocno słychać, jak oni przyklinają na boisku i takie rzeczy, nie? No to tak samo było. Oni pewnie są wyciszeni i są dodane głosy właśnie, wiecie, kozłowania piłki i tak dalej. Ale właśnie wyciszył piszczenie i puścił ich jednak, żebyśmy zobaczyli ich prawdziwe oblicze w końcu. Wiecie co, ja często oglądam mecze na słuchawkach i to jest tak, jakby ktoś ciągle poprawiał mikrofon. To jest po prostu, można oszaleć od tego dźwięku. Ja nie wiem, skąd im przyszedł ten pomysł do głowy. No chyba, że nie przyszedł. Wiele tak sportów jest, z tym się właśnie tego. Piłka nożna puszcza właśnie dźwięki trybun sztuczne. I nawet był problem, bo Legia Warszawa właśnie też puściła i zostali zawieszeni za rasistowskie przyśpiewki. Tu masz przygotować sobie podkład, za który idziesz siedzieć po prostu. To te piszczenie butów i sterydy, to są dwa problemy, które kalają w ogóle sport. Tak. No i oni mieli problem z tym, że właśnie nie było fanów, to wymyślili takie coś, że dźwięk chyba publiczności jest z NBA 2K. Dodany. Z tej gry. No bo dalej jest niby mecz na wyjeździe i w domu. Tylko... To działa tak, że oni mają po prostu kolory na ekranach dookoła tego zespołu, który niby gości, znaczy niby jest gospodarzem. A z drugiej strony my w telewizji widzimy nałożone loga i tak dalej tego zespołu. Okay. Tylko one są CG na parkiecie, więc na przykład jak ktoś jest koloru parkietu, czyli głównie biali ludzie, to oni są prześwitujący. Ale to przecież kolejny. To chyba nie ma problemu, nie? No bo no jak się zbiera, no to nie ma problemu. Ale fajnie, że porównywanie rasizm tyle lat niewolnictwa kontra to, że łydki miałeś prześwitujące, jako biała. Ja domagam się równych praw. To jest ten sam hejt. Tak. Rasizm w obie strony. Tak. Ten sam poziom. Jest, zdecydowanie. Ale to... No i możesz zostać wirtualnym fanem.
Czyli siedzieć tam i siebie jakby... Możesz siedzieć w domu przed komputerem, przed kamerą i jesteś wyświetlany tam na takich gigantycznych billboardach. One mają 5 metrów wysokości i są na długości tego boiska i tam siedzą ludzie przed komputerami i oni są w koszulkach i tam biją brawo albo wiesz, zbliżają się do kamery, żeby rozproszyć ten rzucających. To jest kompletne szaleństwo i wygląda jak dystopijny jakiś obraz przyszłości. Jak szybko cię połapią, że walisz kolor. No i wiecie, i tam pokazują ludzi w jakichś dziwnych sytuacjach. No tam oczywiście to jest moderowane i tak dalej. Jest cenzura tam spora. No ale wiecie, pojawia się tam na przykład Lil Wayne na tym publiczności i tak dalej, bo on ma bilety. No to musisz mieć season pass tak naprawdę, Jezu, żeby... To, bo to sprzedają jeszcze, że możesz tam... Jak mieć. Masz bilety, ogólnie season pass na stadion, to jesteś masz pierwszeństwo do tego, żeby... Masz większy ekran. Taka plazma 60 cali z przodu. Ej, nie zasłaniaj mi, zasłaniasz tak. To jest totalne szaleństwo, jak na przykład kiedyś pokazali byłego gracza Celticsów Paul Pierce, który oglądał mecz i zasnął na nim. Okay. I normalnie pokazują jeszcze w telewizji, jak on tam śpi, wiesz, na ekranie. Więc bardzo dziwne, no ale w zasadzie jakoś to wyszło, bo to się nie rzuca w oczy tak bardzo, że to jest taka dziwaczna sprawa. No zresztą w koszykówce rzuca się do kosza, nie w oczy. No dobra, ale ile jest, w sensie, no bo mówisz, że oni nie mogą się w ogóle spotykać z nikim, tak? I tak. Ogólnie nie tak. ma kontaktu. Ale to musi być. Jak wygląda w ogóle obsługa tego boiska? W sensie oni wychodzą i oni są tam bo tylko... Oni pojechali z stafem. Nie chcę tutaj jakiś szerzyć, ale żadnych kobiet coś czuję po prostu. Ogólnie... Nie robię spokus, że Magic City gra. To też jest temat, bo ostatnio podczas playoffów... Strasznie przepraszam to słowo, ale to po prostu... Ja wiem, że sportowcy mają dużo testosteronu w sobie. I to się zdarzają z tych rzeczy. No i ostatnio został przyłapany Daniel House podczas serii playoffów na tym, że zaprosił sobie koleżankę na kilka godzin i go normalnie stamtąd wyrzucili po prostu. Powiedzieli, już nie wracasz. Holy shit. I zabiję. No możliwe, że kiedyś no, to, się, że to miało duży impact na w ogóle kiedyś to musiałeś zrobić tak z wszystkie dzieci jej, żeby mieć jakiekolwiek konsekwencje w NBA. No ale powiedzmy niedługo sobie, będą broń podawać im, ale jak w wojsku. No gość naprawdę nie zachował się. Ale nie da się tego zorganizować, w sensie wiesz, mają tam ten cały centrum dostawcze, widziałem filmik, gdzie dezynfekują wszystko i parcelują i w ogóle, no to nie mogliby mieć też takiego właśnie, nie wiem, podpisać kontraktu z Magic City Orlando. Znaczy trzeba się zastanowić jakby, żeby Magic City też było częścią bubble po prostu. Abstrahując po prostu, bo istnieje... Albo Jimmy Butler mógł otworzyć taki interes. Słucham? Jimmy Butler mógł otworzyć taki interes. Tak. Big Face. Po 200 tysięcy dolarów za godzinę. Big Head by nawet pasowało. Ale... Big Head. Small Head, Big Head. What you want? We got it, you make it, you break it. Ale każdy na 200 dolarów. Chodzi tylko o to, że z całym szacunkiem, po prostu jakby praca związana z seksem w Stanach Zjednoczonych jest regulowana. W niektórych Stanach dość dobrze. I chyba tak jest na Florydzie. Nie jestem super cenny, ale wiem, że tam są legalne domy, agencje towarzyskie. Są domy schadzek, tak to nazwę. Domy publiczne. Pracują panie i panowie, którzy płacą normalnie podatki i byliby zainteresowani tym. Z drugiej strony przecież to też są tego. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle, ja nie wiem, czy to jest super takie pochwalalne, ale myślę, że mało by było takich akcji, że tam by ktoś komuś zapierdolił, ukradł pieniądze i tak dalej, jak się dzieją zwyczajowo w agencjach towarzyskich. Czasami ta praca jest ciężka. Tam by było chyba wszystko elegancko. Z drugiej strony nie wiem, za długo się zastanawiam. Już teraz trochę mnie głowa boli. Jak no tyle zrobili, że jak zaczęły się playoffy, pozwolili zaprosić tam jakąś najbliższą rodzinę. A, rodzinę. Tak, oni też ojca musieli przejść przez tak, klonowany ojciec. Astro, ty? Oto ja, astralny ojciec. Tak goły, tak. Jak doktor Manhattan. I zamiast do syna, to do Magic City. Niesie cię na dłoniach tam. Odbierz mnie z Magic City. Po drodze rozpierdala tam tych strażników przebranych myszkiem Miki. Tak, oni wybuchają. Do Astro City bierz mnie. Ale właśnie... Tak, spoko, bo w ogóle też była jakby zasada, że to nie może być osoba, którą dopiero poznałeś. Czyli musisz. Ale nie możesz na Tinderze sobie przeswajpować i zaprosić kogoś do bańki, tylko musisz mieć
wcześniej ustaloną relację. Musimy udokumentować związek, tak? Aha, no okay. Najczęściej dokumentacją było dziecko wspólne. Tak. Albo akt ślubu. Skąd to znamy to? No ale właśnie teraz przyjechały tam żony i to wygląda teraz ich publiczność jak poczekalnia w jakimś przedszkolu, bo tam te wszystkie matki z dziećmi tylko klaszczą, nie? Fajnie, ale przynajmniej trzeba przyznać, że może bardziej kulturalnie mniej tną dzięki temu. Kurde, tak przy dzieciach, nie? Jak się zdaje. Myślę, że to... A ciekawe, czy trenerzy się też tak zapala. Słuchajcie, dużo poświęciliśmy czasu, dobrze, że NBA Bubble, który jest oczywiście szalką Petriego dla kontrolowania ludności za pomocą zegarków z Meszkomiki, dołączanych do każdego biletu na Avengers 4. Ale ja, Disney też podobno leży zamrożony, nie wiadomo, kolejna teoria, czyli myszka Miki łączy się. No, tak, jest zamrożony pod boiskiem w Orlando. No dobra, powiedzmy, no, że nie jestem człowiekiem charakternym, prawda? Nie jestem charakternym koszykarzem, tak? I tak wyglądam przez okno i widzę innego koszykarza i on tam właśnie zaprosił swoją fluzję, którą poznał na Tinderze pół godziny temu, tak? No nie może. Nie i co ale teraz? I to za dobrze, ale ja aha, jako, co teraz jest jako nie niche hotline. Dziękuję. No właśnie chciałem. Jest niche hotline. Możesz zgłosić innego zawodnika, który nie przestrzega zasad. No i ogólnie było takie. Zawodnicy wszyscy powiedzieli, nie dzwońcie, nie? To, 997, to nie jest śmieszne, macie nie kapować, nie? A. No ale był jeden telefon. Na gościa, który ponownie Jimmy Butler, ten od kawy, siedział w hotelu i nie przestawał kozłować. Cały czas kozłował w swoim pokoju i ktoś na niego, jego podkapował na Snitch Hotline. No to mógł na Anu w sumie. Ej, pluje na wszelki wypadek do wszystkich kaw. Ej, ale wiadomo, obniżył ocenę o dolara. A wiadomo, w jakich oni hotelach mieszkają? Bo jakby, okej, Disney World, nie? Tak. Gigantyczny resort, tam masz... od willi przez po prostu zwykłe hotelowe pokoje. I moje pytanie to jest, czy oni właśnie mieszkają w jakichś takich apartamentach przestronnych, czy mieszkają w hotelowym pokoju? No bo wydaje mi się, ja miałem nieprzyjemność spędzić 2 tygodnie w hotelowym pokoju, na przykład w Göteborgu i już po tygodniu dostawałem pierdolce i nie wiedziałem, co ze sobą oni zrobić. Tam się to nie jest dom, to nie jest zastępstwo możecie mieszkania w żaden sposób. Możecie na nas spojrzeć tutaj, gdyby nie nóż do kryształa, to byśmy nie dali rady. No właśnie. Bo ciężko w Katowicach przeżyć, ale... No połowę życia teraz od paru lat spędzamy w hotelach. Tak, w inkubatorze żeśmy na szczęście dojrzeli tam elegancko i było wszystko okej. Inkubator to nie jest ten inkubator, to jest klub. Nie, to jest ten klub, kurwa, to jest cool. Było ciężko. W ogóle nie, jak się przeprowadzisz, to jest, robisz syf i nikt... Może ci ktoś go posprzątać, ale ta przestrzeń życiowa, ten Lebensraum, jest bardzo taki przygnębiający. Ale myślę, że wszystko wynagradza im to, że oni jednak dalej chyba lubią grać w tę grę. Nie? No tak, ale głównym jakby motorem do tego wszystkiego było Black Lives Matter i pieniądze. Dobrze w tej nie, no tutaj akurat faktycznie chłopaki tam dużo robią w tym temacie, w sensie, żeby podkreślić to właśnie, żeby aresztować policję. Całą. Aresztować policję w Bogatyni, to jest jedno. No i udało się. Drugie, w Orlando. Bo jak to powiedział Darek, powoli, nie przyzwoli. Na razie zapuszkowali. Policja amerykańska, nie, najpierw porządek Bogatyni. Bogatynia Lives Matter i dopiero wtedy. Bo to jest. No tak. BLM, Bogatynia Lives Matter. Nikt nie mówi, że to naprawdę to oznacza. A dopiero potem. Tak. Kacper, odpowiadając na twoje pytanie, zostali podzieleni na hotele 3 w zależności od tego, jakie miejsce w tabeli zajmowali. Im wyżej byłeś w tabeli, tym trafiałeś do lepszego hotelu. Więc LeBron jest w Presidential Suite, nie? Ach, LeBron. Tak, no a tak ogólnie no to oni mają Future tam bardzo dość tego, bo są z zespołami, z którymi na przykład walczą w playoffach i spotykają się wszyscy w windzie codziennie i tak dalej. Mówią, że to jest takie niezręczne. To jeszcze kit. Jak to... się spotykają ja wiem, gdzieś wszędzie na basenie. W Magic City się spotykają. Ale niezręcznie w ogóle. Tak. Głupio ten sam kurczak w oczy jest zjedzony. Tak. Się spotykają tak, o ty kurczaka, ty tu pracujesz. Ty też, nie no tak, ale wyobraźcie sobie, tak siedzisz, wiesz, zajadasz właśnie tego finger licking kurczaka, tutaj oblizujesz palce i tak właśnie między nogami dziewczyny tak podnosisz głowę, a tam i spotykasz wzrok ze swoim wrogiem.
wrogiem. Ten, co rzucił 40 punktów w koszu. A on tam z uśmiechem macha do ciebie tą nóżką od kurczaka. To nie, to jeszcze kill. Lemon chicken, ale lemon? Nie. Jak nie. Z UFC zorganizował Fight Island, czyli jedną wyspę, na której wszyscy byli. A, no fajnie, że do ciebie coś tam gada. Darek się już rzeczy uruchamia. Tak, asystent z Darek nie ma Hey Google ani Hey Siri, tylko Fight Island. To jest jego trigger word. Na to hasło się uruchomiło, to jest mój asystent. Let's go. To się uśmiałyśmy, że to masz... asystent Magic City. Wiesz, tak. Jakbyś mógł... Jak możemy poprawić pana doświadczenie? Tak. Jakiego kurczaka dziś zjesz, kozaku? Jak się właśnie koncept, że tego, że moja dziewczyna, albo ja załóżmy, nie wymawiam R, więc moja dziewczyna w czasie zabaw łóżkowych safe word to ustawiła rabarbar. Rabarbar? Tak. Nigdy nie mogła mnie zakuć i zmaltretować, ale... Nie, tylko o czym mówiliśmy? Aha, o czymś tam. No, my rozmawialiśmy o Bubble cały czas. A czy wszystkie drużyny weszły do Bubble? Nie. Wszystkie w play-off. Tylko te, które były albo zajmowały pierwsze 16 miejsc, powiedzmy. Miały matematyczne szanse, bardzo mi się to spodobało. I tak, i ze szans, które były w odległości 6 zwycięstw, znaczy w odległości 6 meczy od... zdobycia 8 miejsca, tak. Czyli wygrali w playoffach. Aha. Zostało to tak policzone, żeby Zion Williamson, który jest teraz rookie i jest wielką gwiazdą, żeby on miał szansę się dostać, ale kompletnie nic się nie udało. Tak. Wszystko dla niego, no, cały bubble. Wszystko poszło. Bubble, karmabyn. Ale znaczy, mówiłem o UFC, bo tylko bardzo szybko. A. Kiedy oni zrobili Fight Island, to właśnie zamknęli się w jednym Fight Island, czyli... Po prostu się bili na wyspie w Emiratach Arabskich. Zamknęli się w jednym hotelu, gdzie mieli, niestety ćwiczyli po pokojach, tam się tłukli, wywracali. I to jest w sumie, i oni tam, niektórzy spędzili tam 10 dni do 12. I jedyne osoby, które widzieli, to byli ludźmi, z którymi się napierdalali, ze siedzieli, no. Które musisz, wiesz. Oczywiście koszykówka też jest takim sportem kontaktowym i tak dalej, no ale się nie lejesz. No tak. Jako zamyślę z tym typem, co jest dopiero dziwne, jak siedzisz, wiesz, na stołówce i koleś z tym się będziesz tak, bił, wiesz, nie. Tam wpierdalać, nic sobie dalej, kurczaka sobie pożera, ty kurwa, ja będę już przykładał przy tak. Pięści do mordy zaraz. A ty nie masz apetytu i tak nagle mówisz, kurczę, jak mam z nim wygrać? Tak, a on coś zauważył. On taki najedzony, widzę, a ja głodny przyjdę. Co młody, kaszkę jesz, pa! Czyli ziomek, mam po 32 lata, weź się wyrówny, co ty wyczyniesz? Jest nowy serial, który, i to jest taka mikro teoria spiskowa. Worldstar Hip Hop był legendarnym serwisem, na który można było wrzucać nagrania z bijatyk. Ja się cieszę, że zawsze jak jestem gościem, to Worldstar Hip Hop jest wspominany. Głównie to polegało na tym, że... Rest in peace, jesteś tutaj jako ekspert od NBA i Worldstar Hip Hop. Nie mówię, że profilujemy cię tutaj, ale po prostu jest pewien... Champion of the Black Community. Cox Life Matter. Jak wiemy, jednym z elementów, które najbardziej charakteryzowały Worldstar Hip Hop, oprócz świetnych premier utworów hip hopowych, były Ratchet Fights. Absolutnie tak. I Animal Clip of the Week. Tak. Ratchet Fights. Rest in peace. Pojedynki, to co widzieliśmy wczoraj w Zgorzelcu, nam puścili Ratchet Fight z Zgorzelecki. Smutne było. No. Dwie panie się biły pod żabką po prostu i jedna została wskutek ciosu jeszcze obnażona. I to było, przyznam, no jak mówię, o kurde. Jak gdzieś... wskutek ciosu obnażona została tak jak się można kogoś uderzyć, że wyleciał z butów, to ona tak wyleciała ze stanika? No, to było tak aż grubo było. No, przyznam, że tak spojrzeliśmy na to, wow. I obaj mieliśmy... To był też stanik z Pepko, także stary, on pęka, nawet jak chłopie idziesz do toalety, po prostu... Równie dobrze mogła nie dostać i to tak, i tak by się stało. Tak. Stanik pękł, zanim weszła do żabki i to był powód bójki. Stanik z Pepko, jak... Co ty bez stanika mi tu wchodzisz, ty zdziro, ty, tak, tu mój chłopak czeka przy bułkach. Jeb. No i niestety było to dość smutne, ale spojrzeliśmy na to w ten sposób. Zawsze uważałem Anglię za takie miejsce, gdzie jednak równouprawnienie idzie do przodu i to oznacza się też, że kobiety się tam mocno leją na ulicach napierdolone wódką. Hi. Cieszę się, że do Polski przyszedł ten motyw. Nie jestem zadowolony, że to jest pierwsza rzecz. W końcu Zachód do nas dociera. Tak, nie jest, to jest pierwsza rzecz równouprawnienia, jaka do nas doszła, ale cześć trzeba zacząć. Ja mam nadzieję, że żadne kobiety tego nie słuchają, bo najpierw o tym dzieleniu jajeczek. Ale co, to jest normalne?
normalne ojcu. Rozważanie. To było tak mało naukowe, teraz jest równouprawnienie sprowadzone do bicia się pory. Mogą się bić legalnie. W cytkach, nie? Nie ma, nie ma to jak czterech białych mężczyzn siedzących tak. Rozmawiających o sporcie pełnym czarnoskórych atletów i o kobietach. Tak, i zgorzelcu w ogóle. Tak. To jest równouprawnienie z zgorzelca. Ja nawet nie byłem się tam bić. Ja się przyznam. No, nie polecam. Poprawiasz sytuacji teraz, jak jeszcze ty mówisz, że nawet tam nie byłeś w ogóle. Ale ogólnie nie, to jest jakby, nie mówię, że to jest jakiś wyznacznik, to tylko tak poglądowo, że to się zdarzyło i takie zdarzenia miałem jeszcze też w Stanach Zjednoczonych. Były filmowane, wrzucane właśnie na WorldStar Hip Hop. Co ciekawe, zawsze z takim intro WorldStar! Że po prostu wiemy, co oglądamy, nie? To jest bardzo przydatne. Ja do dzisiaj, jak kręcę takie coś, to krzyczę WorldStar. Tak, no, nigdy nie wiadomo. Ja nawet jak kręcę jakiegoś zwierzaka, to krzyczę WorldStar. Tak, mówię tak, kto wie, może Animal Clip of the Week. I jak wiemy, i to jest moja teoria teraz, że WorldStar Hip Hop po cichu, najpierw Black Crusaders go zdjęli za to, jak co się tam działo. Mm-hmm. A Black Crusaders jeszcze przybliż. No, Czarni Krzyżowcy. Co tu dalamać? I dziękujemy wszystkim za słuchanie. Kończymy czarnymi. Co my możemy na tym zakończyć? W tym momencie. Bo ja nie, to nie jest jakaś dobra teoria, którą ja mam za tym. Pożegnamy, zrobimy jeszcze oficjalny call. Dziękuję uprzejmie, nasz gościnny gość Darek Gadowski. Dziękuję bardzo. Nasz gościnny gość Cox, specjalista. Dziękuję również. Chciałem podziękować również dwóm osobom, które prosiły o moje kolejne wystąpienie. Banter, banter. Pozdrowienia. Nie, no było więcej chętnych, naprawdę. Było to, ty wiesz o dwóch, a tam jest, słuchaj, całe wątki są zakładane. I widzicie... Na naszym forum. Jest mi strasznie miło. No, bardzo też był oczywiście pan Kacper. I pan Zalew. Tak, dziękujemy. Miłego dnia, trzymajcie się. I jak co, to wypatrujcie na For Fun TV, tam też będzie wszystko.